Być bio, być eko, dbać o środowisko. Bardzo często te słowa, te slogany padają także z naszych ust. Czy jak naprawdę dbamy o to środowisko? Też i środowisko w mieście. W tym programie Ekopole chcemy właśnie Państwu pokazać i przedstawić, jakie są między innymi działania miasta na to, by ta ekologia, ta atmosfera, w której my żyjemy, to środowisko naturalne było rzeczywiście jak najlepsze. W tej pierwszej części opowiemy Państwu i zaprosimy do miejsca właściwie, o którym bardzo często mówimy. Nazywamy je w pewien sposób dlatego, że przecież wszyscy na co dzień tworzymy odpady, a później te odpady są przecież wywożone. Właśnie. Gdzie, dlaczego i co się z nimi dalej dzieje? O tym w dzisiejszym odcinku. Centrum Zagospodarowania Odpadów w Opolu, ulica Podmiejska. To miejsce być może wielu Opolanom kojarzyć się zupełnie inaczej. Wielu z nas mówi po prostu o tym miejscu wysypisko. Prezes Zakładu Komunalnego w Opolu, pan Patryk Stasiak. Panie prezesie, no właśnie, wysypisko, choć użyłem innej nazwy na początku. To jak to jest z tą nomenklaturą, która jest bardzo istotna, jeśli chodzi o to miejsce? Dzień dobry, witam. Fachowo tak, mówimy składowisko odpadów. Dlatego, że to jest instalacja, która musi spełnić szereg wymogów, by mogło funkcjonować prawidłowo. Mm-hmm. Dzisiaj będziemy mówić o niezwykle ważnej instalacji, bo dzisiaj porozmawiamy w tym naszym pierwszym spotkaniu o odgazowywaniu składowiska odpadów. Nim do tego dojdziemy, to powiedzmy o instalacjach, które tu się znajdują w tym miejscu na jego terenie, bo dzisiaj przyjrzymy się tej jednej szczególnej. Tak, dzisiaj będziemy omawiać jedną, ale tak naprawdę w Centrum Zagospodarowania Odpadów znajduje się ich kilka. Przede wszystkim znajduje się tutaj, idąc od początku, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów zmieszanych, tak zwanego czarnego pojemnika. Znajduje się również kompostownia pryzmowa, gdzie trafiają biodegradowalne odpady z pielęgnacji terenów zielonych, jak i kuchenne. Mamy tutaj też linię do przetwarzania odpadów gabarytowych, wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych. Mówimy o bardzo dużej przestrzeni, o wielu miejscach. Tak jak powiedziałem, będziemy mówić o odgazowaniu składowiska odpadów. Tak naprawdę, co to jest i jakie ma znaczenie? Bo często nie zdajemy sobie sprawy, ile korzyści wbrew pozorom z tego, co tutaj się znajduje, płynie też i dla samych mieszkańców. No, odpady są rzeczami, które są niepotrzebne. Wówczas stają się rzeczy, które są niepotrzebne, stają się odpadami. Ale tak naprawdę my, mimo że one są już niepotrzebne, pozyskujemy z nich coś więcej niż tylko składowisko. Samo w sobie. Nie tylko nie składujemy, ale staramy się odzyskiwać to, co jeszcze udaje się odzyskać, czyli biogaz. Biogaz, który powstaje z odpadów starszych, z odpadów, które nie były jeszcze przetworzone w Centrum Zagospodarowania, bo tych instalacji jeszcze wówczas nie było. I te najstarsze frakcje odpadów, te najstarsze złoża mają jeszcze potencjał biogazowy, z którego korzystamy. No właśnie, bo wiele osób mogłoby od razu zapytać, skąd biogaz na składowisku, ale to jest, rozumiem, no nie wiem, czy użycie słowa relikt przeszłości właśnie przed zmianami jeszcze w ustawie o ochronie środowiska i tak dalej, pewnie musimy to, jest, to też tak, zaznaczyć. Tak, to jest efekt tego, że kiedyś nie wymagano przetwarzania, nie było konieczne przetwarzanie, składowało się trochę, można powiedzieć, odpady na wprost i to właśnie z nich powstaje biogaz przede wszystkim. To jest element, który my pozyskujemy za pomocą studni biogazowych. Mamy tych studni tutaj już około 50. Zainwestowaliśmy w instalację ponad 1 000 000 zł w ostatnim czasie. Uruchomiliśmy, że tak powiem, w tych miejscach starych, gdzie no po prostu część już była nieczynna, część się zagięła, załamała. O tą instalację po prostu trzeba dbać, ale warto, bo ilość pozyskiwanego biogazu jest na tyle duża, że wytwarzamy jeszcze całkiem sporo energii. No właśnie, czyli sam biogaz, straty i korzyści tak naprawdę, bo też powiedzmy o tym, na ile i jaki ma to wpływ na środowisko, a na ile możemy dzięki temu odzyskaniu też odzyskać tej dobrej, pozytywnej w cudzysłowie energii. Więc ma on ogromny wpływ na środowisko, dlatego że składa się przede wszystkim z dwóch gazów, z metanu i z dwutlenku węgla, gazów, które mają potencjał cieplarniany, szczególnie metan, 21-krotnie większy niż dwutlenek węgla. Wpływają bardzo na efekt cieplarniany. My, spalając je po prostu w silniku kogeneracyjnym, neutralizujemy ten metan, który normalnie by się uwolnił do atmosfery. Więc po prostu zachodzi reakcja spalania, pozostaje tylko para wodna i dwutlenek węgla. Środowisko jest bezpieczne, bo z dwutlenkiem węgla nasze drzewa potrafią sobie radzić doskonale.
para wodna to jest po prostu para wodna, a my mamy z tego energię, zarówno cieplną, jak i elektryczną. Czy możemy to w jakiś sposób przełożyć na to, że za chwilę zobaczą Państwo też te urządzenia i chwilę Pan o tym powie, ile tej energii tak naprawdę mogłoby, gdybyśmy, nie wiem, czy Pan mógłby to w jakiś sposób zmagazynować, powiedzieć nam, ile tak naprawdę, czy my jako mieszkańcy, ja jako mieszkaniec Opola, mógłbym z tego, czy rzeczywiście też z tego korzystam? Myślę, że tak, no bo ciężko powiedzieć, czy jest prąd w sieci energetycznej, bo jego nie da się tak zidentyfikować po imieniu, ale na pewno część energii, którą zużywają Opolanie, jest częścią energii wytworzonej tutaj, dlatego że zakład tylko bardzo niewielką część, dokładnie gdzieś tam około 15% w tej chwili zużywa energii, którą wytwarzamy, a reszta jest po prostu sprzedawana do sieci energetycznej i następnie rozdystrybuowana przez dystrybutorów sieci. Czyli gdyby to przełożyć na, nie wiem, liczbę mieszkańców Opola, gospodarstwa domowe? Gdybyśmy przełożyli to na gospodarstwa, to od 2011 roku, bo od wtedy funkcjonuje ta instalacja, wytworzyliśmy taką ilość energii, że 1/3 Opola miałaby prąd na rok czasu. Wow, to sporo tych gospodarstw by było. To myślę, że dobrych kilka tysięcy w takim wypadku. Gospodarstwo mamy na myśli też całą rodzinę, tak, oczywiście. Tak, prawda? No to jest około 8 tysięcy gospodarstw, ponad 8 tysięcy gospodarstw. Panie prezesie, no to na koniec teraz powiedzmy o tym, tak naprawdę mówiliśmy już o tym, co to jest, jaki to jest system, a teraz może szczegółowo gdzieś się przyjrzymy temu, jak ten proces tak naprawdę się wykonuje, od czego to się zaczyna. Widzimy ogromne połacie pewnych, no z daleka widać takich, nie wiem, czy studni, czy jak to nazwać, czy odwiertów. Tak. To, co widzimy, to są już szczyty studni, te górne części, z których to pozyskiwany jest biogaz szczelnie do rur przesyłowych, do takiej instalacji przesyłowej. To są rury trochę jak te gazowe, które mamy normalnie w instalacjach gazowych, takich doprowadzających do kuchenek gazowych gaz. Więc tymi rurami do kolektora zbiorczego, do takiego kontenera zbiorczego jest dostarczane. Wszystkie studnie to tutaj sumowane. Tu jest też sawa, taka, która tworzy podciśnienie, która wysysa niejako ten biogaz ze składowiska. Następnie jest oczyszczany w tej instalacji, tak, to jest odsiarczalnik, który ma za zadanie pozbawić ten gaz, bo w nim również się znajduje siarkowodór, ten taki bardzo odorowy, ten gaz, który nam przeszkadza, jeżeli chodzi o odory, więc tutaj się go pozbywamy i następnie już oczyszczony, przygotowany, odpowiednio sprężony i wymieszany biogaz transportujemy do silnika kogeneracyjnego. No właśnie, ogromna instalacja, tam na górze. Wygląda mi to jak rura wydechowa, przyznam szczerze, aczkolwiek nie wiem, czy dobrze kombinuję. A biała w środku. No bo tak, to jest naprawdę czyste spalanie, bo tutaj, tak jak powiedziałem, efektem pracy tego motoru jest para wodna i dwutlenek węgla. No jest to możliwe najczystsze spalanie, jeżeli chodzi o takie gazowe czy też płynne paliwa dostępne na rynku. A to są przede wszystkim, to co tutaj mamy, to jest odnawialne źródło energii. Mhm. Możemy wejść jeszcze do tego pomieszczenia? Możemy. Może na koniec, zapraszam. Tak? To jest sterownia, gdzie widać wszystkie parametry aktualne pracy agregatu kogeneracyjnego. Możemy mogli je zobaczyć sobie w tej chwili. Okej. Więc jak widzimy, w tej chwili generator pracuje z mocą około 400 kW. Jego prędkość obrotowa to jest 1500 obrotów na minutę. Musimy być w pełni zsynchronizowani. Gdyż ten prąd jest wysyłany do sieci, to musi być w pełnej synchronizacji. Temperatura oleju motoru to jest 98 stopni, ciśnienie oleju 3,6 bara. No i najważniejszy tak naprawdę tutaj parametr to jest właśnie moc, którą generuje w tej chwili ten generator. 400 kW, no to pozwala zasilić w tej chwili, no myślę, że gospodarstwo domowe, które ma gdzieś, pobiera moc średnio gdzieś tam w okolicach 4 kW, mamy 100 gospodarstw domowych zasilanych na bieżąco. Zupełnie na bieżąco pracujących w normalnym trybie. Ale tak ważne jest jeszcze, jeżeli on pracuje w tym trybie 400 kW przez 24 godziny, to mamy wytworzone 10 MWh energii. A to już jest całkiem sporo. I na koniec tego naszego spotkania trudno, panie prezesie, nie zapytać też i o bezpieczeństwo, oczywiście, co też jest niezwykle ważne, no i o to odczucie środowiskowe, o czym wielu z nas, mieszkańców przecież na co dzień myśli, mówi, no bo to nasze otoczenie jest niezwykle ważne i istotne. Ta inwestycja, która została poczyniona na przełomie roku, czyli poprawa istniejących już studni oraz poprawa tych gazociągów, które doprowadzają do kontenerów zbiorczych biogaz, no powinna być odczuwalna też tutaj dla lokalnych mieszkańców, bo znacznej większej ilości pracujący w ten sposób agregat, który dotychczas pracował z mocą 130-150 kW, w tej chwili 400, pochłania dużo większej ilości biogazu, a na tym nam zależy, żeby jak najwięcej go jednak
z kwatery pobierać. To powinno być odczuwalne, to powinno poprawić komfort mieszkańców, którzy tutaj mieszkają w naszym otoczeniu, ze względu na ten siarkowodór, który również w tym biogazie się znajduje. Jeżeli zaś chodzi o kwestie bezpieczeństwa, to jesteśmy też w trakcie instalacji specjalnego takiego systemu automatycznego gaszenia. W razie gdyby, tego nigdy nie było, ale ponieważ to jest silnik, który już pracuje ponad 10 lat, to liczymy się z tym, że mogą się dziać różne rzeczy, zabezpieczamy się na przyszłość, zastosowaliśmy system gaszenia automatyczny i on jest właśnie instalowany u nas. Mam nadzieję, że teraz każdy z nas spojrzał nieco inaczej na to miejsce, które opisywał nam prezes zakładu komunalnego, pan Patryk Stasiak, i że wiemy, jak ważne występują tam działania, z których także my przecież na co dzień korzystamy. Zapraszam Państwa na kolejne nasze spotkanie, w którym będziemy mówić o zupełnie innych rzeczach, ale rzeczach, które wciąż mieścić się będą w strefie eko, w strefie bio, w strefie dbania o środowisko, czyli ekopole.